Czy kojarzycie to miejsce? Gdzie ja mogę być? W jakiej szkole? Nie. No, coś tak, tak. Proszę? Jest to ta szkoła w Śniadach? Tak, jest to szkoła w Śniadach. A co się tutaj teraz znajduje? Ktoś z Was wie? Tam jest takie muzeum. Tak. Mhm. Takie muzeum, a tak bliżej, no popatrzcie, co my tutaj mamy, co możecie zobaczyć. Co to będzie? To jest jakieś tematyczne muzeum? No, czy ktoś z Was wie, jak to miejsce w ogóle się oficjalnie nazywa? Przejdę jeszcze w inne miejsce, żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj wygląda. Ktoś tutaj był? Ja byłam. Mhm, to znaczy kto? Ola Nijaka. Ola Nijaka. Mhm. Popatrzcie proszę. To jest miejsce, które nazywa się Izbą Historii. Tak, to Izba Historii. Czyli takie miejsce w naszej gminie, w której gromadzi się pamiątki z przeszłości. Najogólniej można tak powiedzieć, ponieważ znajdziemy tutaj wszystko. Popatrzcie, mamy ślady po gospodarstwie domowym, po wielkich wydarzeniach i instytucjach historycznych, tak, o czym świadczą te wspaniałe sztandary, tak? Ale mamy również, tak jak tutaj, widzicie? Ktoś z Was wie, co to jest? Co teraz Wam pokazuję? Znacie takie coś? Chyba tak podało do konia. Do konia, świetnie, tak. Homonto. To się nazywa homonto, tak. Zakładano to na szyję konia i można było koniem, że tak powiem, kierować, tak? Jego pracą, czy też dokąd ma pójść. Kolejne tutaj znowu takie z domu. A to wiecie, co to jest? Co to takiego? Widać? No to jest stary wózek. To jest wózek, właśnie. Popatrzcie, jaki on jest wysoki bardzo. Prawda? Jest wykonane z wikliny, jest niesamowite dzieło sztuki, słuchajcie. Do tego jeszcze oczywiście tam w środku odpowiednie wyposażenie, prawda? No wiadomo, że jest to wszystko ręcznie robione. To jest taki wózek z okresu jeszcze II Rzeczypospolitej, czyli okresu międzywojennego, tak? Już po wojnie takie wózki, że tak powiem, były wypierane przez takie nowocześniejsze, tak, już produkowane w większych zakładach produkcyjnych. No i kolejne rzeczy, które tutaj możemy zobaczyć, to narzędzia rolnicze, bardzo różne, tak. Może kiedyś sobie tutaj zawitacie i zobaczycie to bliżej. Tutaj teraz popatrzcie, też nie tylko rolnicze, ale takie rzemieślnicze, różne przybory. Może niektórzy pamiętacie z mojej klasy, takie zabytki również u mnie były. Ja je też tutaj przeznaczyłam z panią Dorotą Żychlińską, razem je tutaj przeznaczyliśmy, bo wydaje nam się, że tutaj jest ich miejsce. I myślę, że te osoby, które nam ofiarowały do naszej tej małej takiej izdebki, to na pewno są zadowoleni, że teraz większa rzesza osób może je zobaczyć. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałabym, Ja chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zajęli przede wszystkim szkołą, czyli powiemy sobie kilka słów na temat takiej dawnej szkoły. Jak to wyglądało w takiej szkole waszych rodziców? Czy wy w ogóle macie w domu jakieś pamiątki? Ktoś z was widział chociażby zdjęcia rodziców ze szkoły?
no to w takim razie jesteśmy wszyscy, możemy zacząć. Moi kochani, witam Was serdecznie na dzisiejszej lekcji i mam dla Was na początek pytanie. Proszę mi powiedzieć, gdzie ja jestem? Na pewno? Nie. Nie, w naszej szkole nie jestem. No, w muzeum. Brawo, świetnie. Kto odgadł? Marta, brawo Marta. Tak, jestem w Izbie Historii w Śniatach i dzisiaj stąd poprowadzę z Wami zajęcia. Najpierw chciałabym Wam pokazać, co można tutaj zobaczyć, tak? Co to jest za miejsce. Dlaczego warto tutaj przyjechać, zobaczyć, jak wyglądała tutaj nasza okolica, nasza gmina, jakie ludzie różne potrafią zbierać, mają u siebie zbiory takich właśnie zabytkowych rzeczy, na które czasami zwracamy uwagę, czasami nam się wydaje, że to jakaś starość, którą można już po prostu wyrzucić. A moi drodzy, to są dzieje naszych rodzin, naszego narodu, naszego kraju i warto to wszystko zgromadzić. Jeżeli my nie chcemy tego mieć w domu, możecie to właśnie przeznaczyć tutaj do Izby w Śniatach, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Zobaczcie, jakie cudne rzeczy ludzie mają w domu. Jakie wspaniałe. I to wszystko można właśnie tutaj, w tym miejscu zobaczyć.